Nowenna za przyczyną sługi Bożego księdza Stanisława Szulmińskiego. Wśród zmienności tego świata tylko Bóg jest Twą opoką, ocalenia Twego twierdzą, zamkiem nigdy nie zdobytym. Tam, gdzie wschód ma swój początek, życie Twoje się zaczyna. Zapowiedzią jest pokoju, pojednania wśród chrześcijan. Gdyś opuszczał kresy wschodnie, Twoje serce tam zostało, by na zawsze już pozostać źródłem łaski pojednania. Ziarnem jesteś obumarłym, dziś z Twej śmierci życie tryska, bo nad śmierć mocniejsza miłość, która rodzi plon stokrotny. Tak jak świeca płoniesz jasno, blaskiem chwały Chrystusowej, z aniołami dziś sławimy życie Twoje, Stanisławie. Sługo Boży, nie przestawaj za swym ludem orędować, w kłótniach, waśniach i niezgodzie. Bądź ratunkiem dla nas słabych, Bogu Ojcu i Synowi, z Duchem siedmiorakiej łaski. Chwała, cześć i uwielbienie za kapłana tak wielkiego. Amen. Dzień 9. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Boże, który serce swojego sługi Stanisława rozpaliłeś tak gorącym pragnieniem zjednoczenia w Twoim Kościele wszystkich odłączonych braci, że dla tego dzieła złożył w ofierze swoje życie, prosimy, wsław go w swoim Kościele dla pomnożenia Twojej chwały i dla zgromadzenia w jednej owczarni Twojej wszystkich odłączonych ludów. A mnie za jego przyczyną udziel łaski, o którą pokornie Cię proszę. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Przestań się lękać tego, co będziesz cierpiał. Oto diabeł ma niektórych spośród was wtrącić do więzienia, abyście próbie zostali poddani, a znosić będziecie ucisk przez 9 dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia. Zwycięzcy dam zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem z mym Ojcem na Jego tronie. Trwanie wiernie przy Chrystusie do końca, kiedy wszystko wokół krzyczy, aby wyprzeć się wiary, aby stracić resztki nadziei, jest bardzo trudne, wręcz wymaga heroizmu. Wielu w obozach się załamywało, ale nie sługa Boży Stanisław Szulmiński. On potrafił do końca pocieszać innych i wlewać w ich serca na nowo nadzieję. W dniu, w którym większość Polaków opuszczała obóz w Uchcie, udając się do armii Andersa, ksiądz Stanisław pozostał.
Jego serce pełne miłości do Boga i człowieka pękło, rozlewając nadmiar swojej miłości na kolejne pokolenia. Modlitwa sługi Bożego Stanisława Szulmińskiego. Boże miłości, spraw, byśmy radosną nowiną o Twojej miłości przejęli się do głębi. Wtedy doskonała i święta miłość stanie się również w życiu naszym główną siłą i naczelnym prawem. Boże i Ojcze nasz, mimo słabości i nędzy swojej pragniemy, aby modlitwa świętej Teresy od Dzieciątka Jezus była wyrazem uczuć, jakie teraz przepełniają serca nasze. Przeto ośmielamy się mówić za nią, pragnąc, aby życie moje było jedynym aktem doskonałej miłości, oddaję się na ofiarę całopalną Twojej miłości najłaskawszej. Wyniszczaj mnie bezustannie. Przelewaj w serce moje strumienie nieskończonej czułości, przepełniające serce Twoje, abym stała się, o Boże, męczennicą Twego świętego miłosierdzia. Niech to męczeństwo przygotuje mnie do stania przed Tobą bez zmazy grzechowej, a potem niech mnie o śmierć przyprawi, aby dusza moja mogła bezzwłocznie zatopić się w Twojej miłości pełnej zlitowania. Za każdym uderzeniem serca pragnę po nieskończone razy odnawiać tę ofiarę moją, aby, gdy się już rozproszą cienie życia ziemskiego, wiecznie ją Tobie mogła powtarzać. Amen. Sługo Boży Stanisławie Szulmiński, wstawiaj się za nami. Wierny sługo Boga, wstawiaj się za nami. Rozmiłowany w Kościele, wstawiaj się za nami. Szafarzu Bożego Miłosierdzia, wstawiaj się za nami. Kierowniku dusz ludzkich, wstawiaj się za nami. Pokorny naśladowco Chrystusa, wstawiaj się za nami. Miłośniku ubóstwa i prostoty, wstawiaj się za nami. Pokory przykładzie, wstawiaj się za nami. Wzorze pokuty, wstawiaj się za nami. Lekarzu ludzkich słabości, wstawiaj się za nami. Krzewicielu powołań kapłańskich i zakonnych, wstawiaj się za nami. Opiekunie zesłańców do sowieckich łagrów, wstawiaj się za nami. Pochodnio światła prawdy i pokoju, wstawiaj się za nami. Budowniczy mostów zgody i pojednania, wstawiaj się za nami. Przyjacielu wszystkich ludzi, wstawiaj się za nami. Prekursorze ekumenizmu, wstawiaj się za nami. Żertwo naszej wolności, wstawiaj się za nami. Drogocenny skarbie Kościoła, wstawiaj się za nami. Blasku Bożej dobroci, wstawiaj się za nami. Módlmy się. Boże, Ty wezwałeś Twojego sługę, Stanisława Szulmińskiego, do budowania zgody i pojednania między zwaśnionymi narodami i podzielonymi uczniami Chrystusa. Umocniony Twoim duchem, mężnie świadczył o Tobie pośród prześladowań i złożył samego siebie na całopalną ofiarę za jedność i pokój. Daj nam przez Jego przyczynę tego samego ducha ofiarnej miłości, abyśmy szukali dróg poszanowania, zgody i zrozumienia, a tym samym przyczyniali się do budowania jedności Twojego Kościoła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki.